przełączanie uwagi, ono wiąże się, to jest proces aktywny i on wiąże się z określonym czasem. To nie jest tak, że moją świadomą uwagę mogę przełączyć błyskawicznie, w ułamku sekundy, między jednym i drugim procesem. Na to wszystko musi być przeznaczony czas. I bardzo często zdarza się taka sytuacja, nagle jest pełna sala klientów i kelner, chcąc wszystkich zadowolić, biega od jednego stolika do drugiego, nie pamięta, gdzie kto co zamawiał i właściwie cały czas, wszystkie możliwości tego kelnera są skoncentrowane na przełączaniu się między zadaniami. Nikt nie dostał jeszcze jedzenia w tych warunkach. Dlatego, że wszystkie możliwości zostały skonsumowane czy zaangażowane w sterowanie przełączania uwagi. I z takimi sytuacjami mamy bardzo często właśnie do czynienia w lotnictwie, wtedy kiedy przez wyjątkowo niekorzystny splot okoliczności równocześnie występują te najbardziej niekorzystne warunki, które zresztą pilot miał sposobność poznać w trakcie treningu, ale w izolacji. Nagle one występują razem i każdy z nich wymaga udziału zasobów świadomej uwagi. Z podobną sytuacją mamy do czynienia u dzieci, które mają trudności w czytaniu. Nie muszę Państwu mówić, że przecież czytanie to jest proces czasorzeczywistowy. Ja tu teraz, zaraz muszę z tym znakiem graficznym litery, który akurat rozpoznałem, ja muszę teraz, zaraz przyporządkować mu dźwięk, głoski. Jeżeli tego nie zrobię, za chwilę nie pamiętam, jaki to miał być dźwięk głoski. Jeżeli borykam się z trudnością scalenia tych dźwięków, to za chwilę te dźwięki, które nawet prawidłowo przywołałem, one zanikają. Pamięć nasza jest dziurawa. Dochodzi do zanikania informacji w tej krótkotrwałej pamięci, mówimy pamięci operacyjnej. Czytanie na początkowym etapie nauki czytania jest bardzo trudnym zadaniem czasorzeczywistowym. I na tym polega trudność. Ta trudność polega na tym, że tak jak ten kelner, który się miota między stolikami i próbuje te wszystkie elementy, te wszystkie zamówienia sformatować w pewien system, ulega załamaniu. Całe zasoby świadomej uwagi dziecka są absorbowane przełączaniem się, rozwiązywaniem różnego typu niepewności. Mówiłem już o tym problemie BT, BP i tak dalej. Mówiłem o wątpliwościach między dźwiękiem głoski a dźwiękiem nazwy literowej w alfabecie. Jeżeli tutaj istnieje jakakolwiek niepewność, która polega na tym, że widzę kształt litery i zamiast tylko jednego konkretnego dźwięku głoski pojawia się dwa lub trzy, to co muszę zrobić? No muszę zaangażować mój mózg logiczny, żeby zweryfikować, która z tych propozycji, które z tych podpowiedzeń jest właściwe. Czyli mózg logiczny zamiast zajmować się rozumieniem czytanego tekstu, cały czas jest uwikłany w ręczne, jeżeli tak można powiedzieć, sterowanie procesem dekodowania wyrazu. I tutaj jedyna szansa polega na tym, żeby uwolnić mózg logiczny od tej bezpośredniego zaangażowania w dekodowanie wyrazów. Oczywiście to nie jest możliwe zaraz, to jest pewien proces, ale jeżeli nie uda się osiągnąć tego pełnego uwolnienia i przekazania
dekodowania wyrazów w ich znaczenia do wyłącznej kompetencji mózgu alogicznego. Z czytania nigdy nic nie będzie. Czym wobec tego zajmuje się mózg logiczny i alogiczny konkretnie w sytuacji czytania? Mózg alogiczny zajmuje się dekodowaniem znaczeń wyrazów. Ale jest alogiczny. Jego w ogóle nie obchodzi, czy te znaczenia, które on akurat prawidłowo odgaduje, czy one tworzą jakikolwiek sens, czy też nie. Zadaniem mózgu logicznego jest, aby z tych podpowiedzeń, z tych kolejno napływających znaczeń, jak gdyby odczytywanych z listy, przypadkowej listy wyrazów, uchwycić sens, który jest kluczem do odbioru informacji, jaka jest zawarta w tym konkretnie zdaniu, a następnie, żeby zyskać jakiś przyrost tej wiedzy, jeżeli studiujemy podręczniki. To znaczy, że rola mózgu alogicznego i logicznego dotyczy właśnie tych dwóch aspektów, tych dwóch wymiarów umiejętności czytania, to znaczy dekodowania fonologicznego czy dekodowania całościowego wyrazów w oparciu o postać graficzną wyrazu i tego wymiaru rozumienia czytanego tekstu, który jest w kompetencji mózgu logicznego. Czyli czytanie polega na interakcji tych dwóch mózgów, tego alogicznego, którego w ogóle nic nie obchodzi, co to znaczy, czy co to może znaczyć, co w tej chwili jako izolowane znaczenia wyrazów podaje wyżej, i mózg logiczny, który cały czas stara się z tych napływających zdań, znaczeń izolowanych, coś sensownego złożyć. I muszę Państwu powiedzieć, że istotą trudności w czytaniu, istota tych trudności polega właśnie na tym procesie komunikowania się tych dwóch mózgów. Te dwa procesy, okazuje się, przebiegają całkowicie asynchronicznie w czasie. Mimo że odnosimy wrażenie, że to, na co w danym momencie patrzymy, to odczytujemy, jest tą jedną z kolejnych sztuczek ośrodkowego układu nerwowego, który temu dyskretnemu procesowi przyporządkowuje pewne odczucie procesu ciągłego. Jeżeli wyodrębnimy w tym procesie nabywania umiejętności czytania te dwa podstawowe etapy, to jest w pierwszej kolejności dekodowanie fonologiczne, a następnie uzupełniane w coraz większym stopniu postrzeganiem całościowym, dekodowaniem na podstawie obrazu całościowego wyrazu, to możemy stwierdzić, że jeżeli z jakichkolwiek powodów nie udało się skutecznie przejść do tego etapu całościowego postrzegania wyrazów, no to właściwie cały czas dziecko pozostaje na tym etapie prototypowania umiejętności czytania. Jak gdyby cały czas jest w tej pętli uczenia się czytania. Z jakichś bliżej nieznanych nam powodów nie może rozwinąć się prawidłowe postrzeganie czy dekodowanie wyrazów jako całości graficznych. Przypomnę tylko, że dla tego typu postrzegania istotne znaczenie ma jedynie pierwszy znak literowy, obwiednia wyrazu oraz jego długość. Jakie mogą być powody, dla których tego typu system postrzegania całościowego nie może się rozwinąć? U dyslektyków bierze się on z ich inteligencji.
To może zabrzmi tutaj bardzo kontrowersyjnie, ale ta strategia inteligentnego zgadywania, która jest na podorędziu, która może być natychmiast wykorzystana do skompensowania, chociaż częściowego, tych trudności, powoduje bardzo niekorzystną sytuację. A mianowicie, dziecko dekoduje wyraz, ale mając trudności z dekodowaniem fonologicznym, robi to niestarannie. To znaczy, ono do końca nie wie, jakie tam były znaki literowe w tym wyrazie. Ono stara się, wykorzystując predykcję, syntaks, przewidywać, jakie tu mogą być znaczenia. Jak Państwo wiecie, z każdym przewidywaniem łączy się pewne prawdopodobieństwo uzyskania prawidłowej odpowiedzi. W związku z tym, jeżeli dyslektyk chce przejść do tego całościowego postrzegania wyrazów, on to oczywiście robi, tylko że zamiast jednego konkretnego znaczenia, które ma być wywołane i przekazane jako izolowane znaczenie do mózgu logicznego, zamiast jednego wyskakuje parę równocześnie. I oprócz tego zadania wmontowania tego jednego sensownego w całość, zasoby mózgu logicznego dyslektyka wykorzystane są do bieżącej weryfikacji, który z tych jest najbardziej użyteczny w tym, co odczytuje. Jeżeli Państwo słuchacie, jak czyta dyslektyk i macie możliwość kontrolowania tego, co czyta, to bardzo często jest tak, że forma gramatyczna jest zupełnie przekręcona, nieprecyzyjnie odczytana, ba, dziecko odczytuje wyrazy, których w ogóle nie ma w tekście. Ale ono tak potrafi je wmontować, aby uzupełnić logiczny ciąg myśli. I ta strategia inteligentnego zgadywania, która okazuje się tak użyteczna w czytaniu noweli, staje się kulą u nogi dla przejścia do tego, czy powrotu do tego prawidłowego rozwoju umiejętności czytania. Logiczny mózg musi powstrzymać ten proces, musi weryfikować te znaczenia, które wyskakują przy okazji tego czy innego kształtu, czy obrysu, czy obrazu litery, wyrazu. On ciągle próbuje, aby dotrzeć do tego właściwego znaczenia, ciągle na nowo próbuje dekodować wyraz, tak jakby pierwszy raz w życiu go widział. Dlaczego? Bo on nie ma tego odniesienia do tej modularności. Proszę zobaczyć. Jeżeli uda mi się podpowiedzieć dziecku tą strukturę fonologiczną, czyli dźwiękową, sylabiczną wyrazu, no to właściwie czytanie sprowadza się wtedy do bardzo prostego schematu odczytywania wyrazów jednosylabowych. Dzieci nie mają kłopotu z odczytaniem wyrazu kto, dom, kot, las. Dlaczego? Dlatego, że złożoność graficzna jest bardzo mała. Proszę Państwa, czytanie na pozór jedynie jest wyższą funkcją. To znaczy bez wątpienia rozumienie czytania jest tą wyższą funkcją. Mówiliśmy o tym, że angażuje mózg, zasoby mózgu logicznego. Natomiast dekodowanie wyrazów to jest cały kompleks fizjologii. Fizjologii postrzegania wzrokowego, fizjologii obłoczności w czytaniu, przystosowania czy pokonywania efektu natłoku, crowding w trakcie czytania, wiązania pewnych jednoznacznych obrazów z tymi
cząstkowymi dźwiękami, naturalnymi dźwiękami mowy. To jest fizjologia. I nie można mówić o kompensacji trudności w czytaniu bez nauczenia się obserwowania dziecka w trakcie czytania, aby zrozumieć czy dowiedzieć się, co dziecko próbuje zrobić, żeby pokonać trudności w czytaniu. Dlatego, że tylko na tej podstawie możemy dowiedzieć się, w którym kierunku powinniśmy pójść. Generalna zasada jest taka. Jeżeli dziecko ma trudności w czytaniu, nie powinniśmy ćwiczyć czytania tekstu. Powinno się wrócić do odczytywania listy wyrazów. Jeżeli dziecko ma trudności z dostrzeżeniem struktury sylabicznej, należy ten element ćwiczyć. Jeżeli dziecko ma trudności czy niepewność w natychmiastowym przywoływaniu tej relacji, kształt litery i dźwięk głoski, należy to ćwiczyć. I proszę zobaczyć, dziecko, które wykorzystuje logiczne, znaczy próbę tego inteligentnego zgadywania, czy próbuje zgadywać, odgadywać znaczenia, ponieważ ten proces angażuje logiczny mózg, ono nie może w pełni odczytać treści zadania. Dlatego, że te zasoby świadomej uwagi tego logicznego mózgu w dużej części zostały już skompensowane na tą nieustanną korekcję i bieżącą weryfikację nie tego, co się czyta, tylko prawidłowego odczytywania znaczeń wyrazów. Mózg logiczny nie może się zajmować prawidłowym odczytywaniem znaczeń wyrazów. To musi stać się całkowicie kompetencją mózgu logicznego. Tylko wtedy możemy czytać, by rozumieć. Mówi się, że dysleksja to jest głównie zaburzony kontakt dostępu do tej sfery języka. Mówi się, że większość dysleksji to jest phonological dysleksja, czyli dźwięki, modularność dźwiękowa, te wszystkie sprawy, o których mówiliśmy. Twierdzi się, że jedynie nieznaczny procent stanowią trudności, które można odnieść do postrzegania wzrokowego, no, do postrzegania kształtu. Mówi się dysidetyk, dysleksja. Mówi się, że to jest zaledwie parę procent. Tymczasem, jeżeli dziecko ma trudności w czytaniu o charakterze phonological dysleksja, trudno jest tam w to uwierzyć, ale do tego dochodzą trudności związane z postrzeganiem wzrokowym. Zadziwiające. Jak to jest możliwe? Dziecko nie ma żadnych trudności z postrzeganiem wzrokowym w naturalnym środowisku i tymczasem nagle, ni stąd, ni zowąd, ma trudności z postrzeganiem wzrokowym tekstu. Co właśnie różni czytanie od każdej innej sytuacji postrzegania wzrokowego? Czynnik czasu, o którym bardzo często nie pamiętamy, czy w ogóle nie uświadamiamy sobie jego istnienia. Chodzi konkretnie o to, że czytanie zachodzi w bliży optycznej. Wymaga akomodacji wzroku na bliż. To jest proces, który wymaga aktywnego napięcia mięśni akomodacyjnych. Mięsień akomodacyjny jest zoptymalizowany na ciągłe przełączanie się pomiędzy zwolnieniem napięcia, czyli widzeniem ostrym w dali optycznej i zwiększonym napięciem, które towarzyszy bliży optycznej. To nie jest mięsień, który jest przystosowany do pracy statycznej, a tymczasem czytanie
wymaga utrzymywania akomodacji w maksymalnym napięciu właśnie przez nieograniczony czas. Bardzo często u dzieci, u których podłożem trudności w czytaniu jest ten trudny dostęp do tej całej sfery świadomości fonologicznej, obserwujemy współtowarzyszące czy współwystępujące trudności w postrzeganiu wzrokowym. Wszyscy, którzy zajmują się dziećmi dyslektycznymi, wiedzą, że dzieci bardzo często mówią o znikających literach, przesuwających, przemieszczających się wyrazach, że nie mogą sobie w ogóle z tym dać rady. Kierujemy dziecko do badania okulistycznego. Wszystko jest w porządku. Niczego tutaj ze wzrokiem nie da się wykryć, co mogłoby wskazywać na te trudności. A dziecko uparcie twierdzi, że przeskakują mu wyraz. I traktuje się to właściwie jako taką formę wytłumaczenia się dziecka z tych trudności. No bo jak mu przeskakują wyrazy czy znikają, no to się nie ma co dziwić, że ma trudności w czytaniu. Tymczasem, proszę Państwa, jest to wszystko obiektywną prawdą. Dziecko, które ma trudności w czytaniu, które nie uzyskało tego właściwego etapu postrzegania grup czy rozpoznawania grup znaków literowych, nagle na przełomie drugiej, trzeciej klasy konfrontowany jest z drobnym tekstem, z drobnym drukiem, co powoduje efekt natłoku, crowdingu. Te dzieci czytają i gdy wystąpi trudność, przybliżają tekst do oczu, jak gdyby działając przeciwko sobie, bo jeżeli zmniejszam odległość czytania, to jeszcze trudniejszą sytuację stwarzam do akomodacji wzroku. Dlaczego tak dzieci robią? Robią po to, żeby pokonać natłok na siatkówce, żeby powiększyć obraz na siatkówce. Co oczywiście jest wysoce niekorzystne. Reasumując, można powiedzieć, że ten czynnik języka i czynnik wzrokowy, postrzegania wzrokowego, one są bardzo silnie ze sobą powiązane.